niezłomność zęby wybita. Niektórych Polaków, którzy postanowili czynnie, no i skutecznie walczyć do pewnego momentu z tą nową władzą. A z jednej strony rzeczywiście możemy śmiało powiedzieć, że major Hieronim Dekutowski Zapara to jest postać piękna, krystaliczna, to jest rzeczywiście ten żołnierz niezłomny, elita elit, prawda, cichociemny, który jest świetnie wyszkolony, właśnie bardzo, bardzo, bardzo ideowy. A z drugiej strony ja tak też nieprzypadkowo pana doktora pytałem o tą Polskę komunistyczną, prawda? No bo jacy to Polacy, jaka to polska władza, skoro morduje takiego wybitnego Polaka, prawda? No jednak to byli komuniści. Zresztą tutaj taka mała dygresja, jeśli mogę się podzielić, to za chwilę też będzie inna rocznica, marca 68. Miałem taką dosyć ciekawą, krótką dyskusję z Ireną Lasotą, jedną z uczestniczek tego buntu studenckiego, prawda, w Warszawie. No i mówiliśmy o tym, i o Żydach, i o Polakach. Pani Irena zastanowiła się, czy Żyd wstępujący w szeregi komunistów to jest jeszcze Żyd. Ja odbiłem, prawda, piłeczkę, pytając, czy Polak stający się komunistą to też jest jeszcze Polak. więc tutaj bez wątpienia komuniści mordują zapory i możemy też zadać pytanie, na ile oni są polscy w tym, co robią, prawda, w tym zabójstwie. No, pan doktor już mówił o zbrodni strasznej, ale też brutalnych metodach. Mokotowska legenda głosi, że nie zginął od strzału w tył głowy, tylko ubecy zapakowali go do worka i w ten worek ze zwierzęcą pasją, okrucieństwem strzelali. Ginie wtedy 7 marca 1949 roku Hieronim Dekutowski Zapora, ale także kapitan Stanisław Łukasik Ryś, porucznik Jerzy Miatkowski Zawada, porucznik Roman Groński Żbik, porucznik Edmund Tudruj Mundek, porucznik Tadeusz Pelak Junak, porucznik Arkadiusz Wasilewski Biały. No, wyroku nie wykonano na Władysławie Siła Nowińskim. Pluton egzekucyjny, jeszcze dodajmy, stanowił jeden człowiek, tak, tego plutonu nie było, starszy sierżant UB Piotr Śmietański, to on też uśmiercił doświadczony w swoim wcześniej rotmistrzewicę Olda Pileckiego. No i cóż, i później drugi etap tego mordu, tej zbrodni się dokonał, mianowicie z Rakowieckiej wywiezieni zostali Zaporczycy na Łączkę i tam właśnie wyrzuceni na śmietnik. Dzisiaj ta historia szczęśliwie zwycięża, historia Zapory, jego kolegów, bo wiemy, że zostali w większości odnalezieni i zidentyfikowani i też już pochowani. A może też warto dodać, a propos tej listy, tej ofiar pośrednich czy bezpośrednich, o której mówiliśmy, że przecież następca Zapory, czyli kapitan Zdzisław Broński-Uskok, który przejął dowodzenie tymi pozostałymi resztkami oddziałów, no sam wysadził się właściwie podczas obławy, właśnie nie chcąc trafić do karceru, do więzienia, kilka miesięcy po tym, jak jego wcześniejszy przełożony Zapora został zabity, tak więc też w jakiś sposób był ofiarą, prawda, tej całej sytuacji walki z podziemiem niepodległościowym. Przywołam, drodzy Państwo, wspomnienie Krystyny Frąszczak, siostrzenicy majora Zapory, która powiedziała tak: byłam przekonana, że oprawcy tak go poćwiartowali, spopielili, posypali wapnem, żeby nigdy nie udało się go odnaleźć. Potem w miarę ekshumacji na Łączce nadzieja, że wróci do nas, była coraz większa, aż wreszcie stało się. Rodziny nie były informowane o tym, że bliscy trafiają na Rakowiecką, często nawet przez całe śledztwo nie było tych informacji. Także tajemnicą był proces, często, prawda, bo nie wszystkie były pokazowe, wyrok też data, i strzał w tył głowy, data śmierci, a potem co się stało ze szczątkami. Panie doktorze, no jest oczywiście druga strona medalu, no bo mamy Hieronima Dekutowskiego, ale też tych, którzy jego i podkomendnych katowali w owym śledztwie trwającym ponad rok. To jest dwóch takich towarzyszy: Eugeniusz Chimczak,
który nawet wśród kolegów miał opinię wyjątkowego sadysty, to i żyjący do dzisiaj Jerzy Kędziora, oprawca z Mokotowa i Miedzeszyna. Warto chyba pamiętać o tych dwóch stronach medalu, prawda? O bohaterach. No to byli etniczni, ale... Polacy, panie redaktorze. No tak, Chimczak i Kędziora rzeczywiście tak, ale jacy to Polacy, skoro Polaków represjonowali, łamali im kości, wyrywali paznokcie. Panie doktorze, Hieronim Dekutowski. To jest rocznik 18, moment szczególny, prawda? Polska się odradza. On się przychodzi na świat w Tarnobrzegu. Jeśli możemy przywołać ten życiorys, bo oczywiście musimy pamiętać o tych strasznych chwilach kaźni, o zbrodni sądowej, potem zbrodni katyńskiej, prawda? Kiedy mordowano naszych żołnierzy i zaporę, ale chyba też no, musimy przywoływać ich życiorysy, prawda? Żeby państwo, żebyśmy my wszyscy wiedzieli, dlaczego oni zginęli, dlaczego właśnie byli tak niebezpieczni, dlaczego byli takimi wrogami tej ludowej, komunistycznej władzy. Oczywiście, też śledząc te różne opinie, komentarze dotyczące święta ostatniego, prawda, Żołnierzy Wyklętych, tam pojawia się czasami, zauważyłem, taka obawa, że być może ta pamięć o żołnierzach wyklętych gdzieś wyprze tą pamięć z kolei o polskim państwie pod ziemią o II wojnie światowej. Moim zdaniem to nie są sprzeczne narracje, a wręcz uzupełniające się w wielu przypadkach, czego najlepszym dowodem jest chociażby Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, który przecież miał no, wspaniałą kartę wojenną. Właściwie w tym jego biografii wojennej widać no, takie losy, skomplikowanie tych losów polskich czy Polaków w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy, że on się wywodził z takiej rodziny ubogiej, prawda, wielodzietnej, właściwie takich o tradycjach piłsudczykowskich, lewicowych, można by powiedzieć, ale tych niepodległościowych. Przed wybuchem wojny zdążył jeszcze zdać maturę, za drugim razem, dodajmy. Za pierwszym razem mu się to nie udało. Przez chwilę pracował jako kreślarz w majątku Tarnowskich. Później no, chodnika zgłosił się do kampanii wrześniowej. Brał prawdopodobnie, chociaż te relacje nie są do końca precyzyjne, ale brał udział w obronie Lwowa. Przedostał się na Węgry, tam został internowany. Węgry były sprzymierzeńcami, sojusznikami Hitlera, pamiętajmy, w tym czasie, ale przebił się taką brawurową ucieczką przez Jugosławię, również do Francji. Tam dołączył do polskich oddziałów, brał udział na wiosnę 40 roku w wojnie niemiecko-francuskiej. Ewakuował się do Wielkiej Brytanii, ale nie taką klasyczną drogą, prawda, morską przez Dunkierkę, jak to teraz film nagrodzony trzema Oscarami, prawda, wczoraj opisuje. W bardzo ciekawy sposób, tam ani razu się słowo Niemiec nie pojawia, to jest dość charakterystyczne. Czyli może Polacy po prostu są winni temu. No nie, to też nie jest powiedziane, w każdym razie no, jest jakiś siebie. Zmierzamy niebezpiecznie w tym kierunku. Niestety. Natomiast on uciekł przez Szwajcarię w ten sposób i rzeczywiście zaczął no, posuwać się w tych stopniach takiej kariery wojskowej w Wielkiej Brytanii, bo dostał się do elitarnej grupy cichociemnych, prawda, czyli do tej grupy spadochroniarzy, która była zrzucana małymi grupkami, małymi zespołami do Polski. Rzeczywiście on w 1943 roku zostaje przerzucony. Tam trzy osoby, prawda, były przerzucone. To był wrzesień 1943 roku. W okolicach Wyszkowa oni z tych spadochronów na spadochronach wyskoczyli i zaczął działać w kierownictwie dywersji w strukturach Armii Krajowej na terenach, powiedzmy, Lubelszczyzny, ogólnie rzecz ujmując. I tam rzeczywiście dał się szybko poznać jako bardzo sprawny dowódca, odpowiedzialny, taki uważny, bo odważny, ale jednocześnie bardzo dbający o swoich żołnierzy. Szybko no, wokół siebie skupił bardziej takich ideowych też, ale też skutecznych partyzantów, żołnierzy AK. Oblicza się, że kilkadziesiąt co najmniej takich różnych potyczek, akcji zorganizował w tym okresie 43, powiedzmy do końca 44 roku, do akcji Burza. No więc rzeczywiście, co ciekawe, to też warto podkreślić, w kontekście tego, co pan redaktor mówił też o 68 roku, czy o stosunkach polsko-żydowskich, no też ukrywał, no nie wiadomo ilu, ale jakąś grupę Żydów ukrywał na tych różnych akowskich posterunkach. No byli to Żydzi, którzy ukrywali się w lasach po prostu przed Holokaustem, prawda, uciekając gdzieś to z getta albo w jakiś sposób znajdując się w tych lasach, i że oczywiście im pomagał. Ale co ciekawe, po akcji Burza, po powstaniu warszawskim, kiedy on nie mógł się przedostać do Warszawy, bo Rosjanie od razu rozbrajali te przecież struktury, które próbowały do Warszawy się przedostać, po taki
takim chwilowym wyczekiwaniu na rozwój sytuacji, on podjął na początku 1945 roku jakby kolejny etap swojej walki partyzanckiej, tym razem z Sowietami. Jednym z powodów rozpoczęcia tych działań było zamordowanie kilku żołnierzy z jego oddziałów na posterunku MO, czy UB w Chodlu. I komendantem tego posterunku był pewien Żyd, czy Polak pochodzenia żydowskiego, którego wcześniej Zapora uratował, prawda, w ramach tych działań jeszcze partyzanckich przeciw niemieckim. No to też widać jak w pigułce, no całą tą skomplikowanie losów, prawda, wojennych. No, komuniści przed sądem zrobili z Zapory z krwawego wataszkę, faszystę, antysemitę, prawda. No, tak, no to tyle, jest typowe. Te zarzuty miały wspólnego z rzeczywistością. Przytoczmy jeszcze może opinię Władysława Siłanowickiego, jeszcze z okresu okupacji niemieckiej. Wkrótce zyskał opinię wybitnego dowódcy, cechowała go odwaga, szybkość decyzji, a jednocześnie ostrożność, ogromne poczucie odpowiedzialności za ludzi, znakomicie wyszkolony w posługiwaniu się bronią ręczną i maszynową, niepozorny, ale obdarzony wielkim czarem osobistym, umiał być wymagający i utrzymywał żelazną dyscyplinę w podległych mu oddziałach, co w połączeniu z umiarem i troską o każdego żołnierza zapewniało mu pod komendę ogromny mir. Nazywali go starym, choć nie miał jeszcze 30 lat. Oddziały Zapory liczyły około 200-250 osób i w takiej sile będą też walczyły później przeciwko Sowietom. Dlaczego Hieronim Dekutowski nie zaprzestał walki, jak pan myśli? No to wynikało na pewno z jego przekonania, też obserwacji tego, co się dzieje. Pamiętajmy, że on operował na terenie Lubelszczyzny, czyli tego terenu, gdzie najwcześniej, prawda, weszła ta ludowa władza i Rosjanie, tak więc też widział, jak to wygląda. No, widział, że tutaj jedna okupacja po prostu zaczyna być zastępowana przez drugą okupację. On nawet w pewnym momencie zresztą toczył takie pertraktacje dotyczące ewentualnie ujawnienia się, zwolnienia więźniów, ale też widział, że nie ma tutaj z kim negocjować. Wiedział, że amnestia to jest też pułapka. To jest po prostu stworzenie jakby w sytuacji podaresztowania, prawda? To jest po prostu podłoże do aresztowań. Pamiętajmy, że on też próbował uciec, może to jest złe słowo, tak, ewakuować się. Powiedzmy o tym wątku chociaż chwilę, bo to ważne. Tak, na zachód. Jeden raz mu się nie udało, drugi raz trafił nawet do Czechosłowacji. Tam wręcz do ambasady amerykańskiej w Czechosłowacji udało mu się dotrzeć, ale też widział, że jego podkomendni byli aresztowani i stwierdził, że jednak wróci, będzie im pomagał dalej. Tak więc to nie jest tak, że on chciał rzucić wszystko, machnąć ręką i wyjechać. Jednak no, widząc, co się dzieje, na początku chciał przede wszystkim zapewnić jakiekolwiek bezpieczeństwo na tyle, ile to było możliwe swoim podwładnym. No ale później już po lutym właściwie, czy po styczniu 1947 roku, po tych sfałszowanych wyborach, ten oddział trochę już tak działał na zasadzie przetrwalnikowej, prawda? I rzeczywiście Zapora stwierdził, że bardziej może się przydać w organizacji różnych działań może od strony zachodu, a nie już od wewnątrz, i próbował się ewakuować. Ale to też okazało się pułapką śmiertelną. Kolejne osoby, które próbowały przez ten punkt właśnie przerzutowy na Wnysie, na Opolszczyźnie. Tak. Okazało się, że to był po prostu niestety punkt spalony, prawda? I tam kolejne osoby, które do tego punktu trafiały, były zatrzymywane i dostawały się do więzienia, do aresztu. I tu jest taki przedsionek też piekła, bo trafia aresztowany przez katowicki UB, zresztą razem właśnie z innymi tymi niedoszłymi uciekinierami, prawda? Trafia do Będzina, tam się toczą straszne przesłuchania, takie zapowiedź tego, co się będzie działo później na Rakowieckiej, też z udziałem właśnie wspomnianych ubeków Chimczaka, tak, i Kędziory, ale jeszcze powiedzmy, że działania Zapory są wymierzone w NKWD, UB, KBW, MO, prawda, rozbija więzienia, uwalnia aresztowanych, jest świetnie zorganizowany, ale też Polaków, przemieszcza się bardzo, bardzo często, prawda, znika, żeby nie dać się złapać. Ale właśnie ten wątek etniczny mi tutaj cały czas gdzieś krąży, bo zobaczmy, że on też wymierzał ciekawą formę kary, miał karę chłosty, no tym jakby polskim wsiom, osadą, które tutaj zbytnio gorliwie tą władzę ludową popierały. I są takie przypadki, gdzie on rzeczywiście tą karę chłosty Polakom etnicznym wymierzył. Ale co ciekawe, jeszcze wcześniej, w czasie okupacji niemieckiej, on potrafił rzeczywiście dość ostro, nawet z likwidacjami, atakować tych kolonizatorów, tych osadników niemieckich, prawda, którzy byli tutaj z Rzeszy nadsyłani, mający na celu zgermanizować, prawda, te ziemie, które miały być niemieckie, a były jeszcze niestety dla Niemców słowiańskich. Gdzieś cały czas te kwestie
tutaj lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, istnieją, prawda, w tym jego, tej jego działalności, to jest dość ciekawe. I mamy w końcu aresztowanie, proces haniebne zarzuty jednym z sędziów, jest Józef Badecki. Przynajmniej 29 wyroków śmierci dla polskich patriotów, w tym właśnie na Radmistrza Pileckiego wcześniej, o tym, że Hieronim Dekutowski bierze udział w tej rozprawie, że jest oskarżany. Opinię publiczną nie wie, bo Dekutowski jest przedstawiony jako bandyta Zapora. Mamy bandytę Rysia, Zawadę, Szpika, Mundka, Junaka, Białego. To była też manipulacja komunistyczna, żeby odrzeć tych ludzi z godności, odrzeć ze stopni wojskowych, że przed sądem stają jacyś groźni przestępcy, bandyci, a nie polscy żołnierze. Też warto dodać, że oni jeszcze próbowali uciec, prawda? To jest też tak młodych, że nie walczyli do końca. Nawet ich też w tej celi śmierci, czekając na wyrok, jeszcze próbowali się gdzieś tam przebić, prawda? Przez sufit na strych, gdzieś wyskoczyć z tej Rakowieckiej, tak więc... Ale wydał ich więźnik kryminalny, który wolał w ten sposób zaskarbić sobie dobrą opinię wśród władz więziennych. No i cóż, no i dochodzi do tego momentu rzeczywiście strasznego strzału w tył głowy, przewiezienie na łączkę, ale ta historia, jak już mówiliśmy, ma swój pozytywny finał, ekshumację, identyfikację, godne pochówek, pamięć księża. Ta pamięć się długo bardzo przebijała w przypadku Zapory, jak i innych żołnierzy wyklętych. Najpierw władze Rzeczypospolitej na uchodźstwie honorowały Zaporę w tej Polsce po okrągłym stołowej. To przyszło dużo później. Zapora był jednak długo przemilczany. Wybitny żołnierz, rehabilitacja na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przeszła dopiero w 1994 roku. No i tutaj musimy właściwie zakończyć naszą historię. Myślę, że de facto pozytywną, prawda, bo ta konkluzja może być taka, że ci mordowani, zabijani strzałem w tył głowy, wyrzucani na śmietnik łączkowy, mieli zniknąć na zawsze. Miała być to zbrodnia doskonała. Oni zwyciężyli komunistów. Skoro o nich mówimy, to myśleli, że ich zabiją fizycznie, to całkowicie tak się jednak nie stało. Żołnierze niezłomnie okazują się zwycięzcy. Bardzo dziękujemy. Tadeusz Płużeński, dr Patryk Pleskot. Kłaniamy się Państwu. Bardzo dziękuję. I skorzystać z tego. Będzie można też porozmawiać, podyskutować. A więc 16, 17, 18 marzec, godzina 18, nie tylko dla studentów. 19 marzec, poniedziałek, uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, patrona rodzin. Zapraszamy rodziny i nie tylko rodziny na mszę świętej o godzinie 7, 12 i 18. 25 marzec, odkup w naszym sanktuarium jest po niedziela i w naszym sanktuarium duchowa adopcja dziecka poczętego. Msza święta uczestniczy troszczący się o ochronę życia o godzinie 18. Ta niedziela jest również niedzielą palmową, a u nas konkurs palm. Przyjdźcie Państwo na ten wyjątkowy koncert. Po prostu kupcie bilety w cegiełkę na stronie sklep Polski Radio. Po reklamie. Autopromocja. Jaką rolę odgrywa ducha potrzeb w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego? Będę o tym rozmawiał z panią Agnieszką Starzystą, psychoterapeutką. Proszę Państwa, zbliża się godzina 21. Łączymy się z kapitą cudownego obrazu na Jasnej Górze. Stąd transmitować będziemy modlitwę apelu Jasnowickiego, której przewodniczyć będzie i rozważania apelowe poprowadzi ojciec Marek Głosz. Informacje dnia.
kamienicy w Poznaniu premier planuje wypłaty ze specjalnej rezerwy prezesa Rady Ministrów. Ustawa degradacyjna po pierwszym czytaniu. Komisja Obrony przyjęła projekt, który pozwoli odebrać stopnie generalskie Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Polscy alpiniści przerywają zimową wyprawę na K2. Ewa Wasążnik, zapraszam. Rząd jest gotowy udzielić pomocy poszkodowanym we wczorajszej katastrofie budowlanej w Poznaniu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że każda rodzina może dostać od 20 do 100 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi. Z wnioskiem o wsparcie powinien się teraz zwrócić lokalny samorząd za pośrednictwem wojewody. Tymczasem z poszkodowanymi w katastrofie spotkał się dziś prezydent. Andrzej Duda w poznańskim szpitalu odwiedził rodzinę 3-letniej Zuzi, którą strażacy wydobyli spod gruzów kamienicy. Prezydent Andrzej Duda dziękował służbom zaangażowanym w akcję ratunkową. Ja uważam, że to było wszystko przeprowadzone sprawnie, na tyle, na ile to było możliwe. Jestem wdzięczny za tą akcję, bo uważam, że była prowadzona dobrze. W katastrofie w poznańskiej dzielnicy Dębiec zginęło 5 osób, a 26 zostało rannych. Prawdopodobnie wybuchł gaz, choć służby nie potwierdzają jeszcze ostatecznej przyczyny zdarzenia. 32 lokatorów kamienicy zostało tymczasowo zakwaterowanych w hotelu. Sejmowa Komisja Obrony pracuje nad projektem tzw. ustawy degradacyjnej. Propozycje przepisów, które pozwolą pozbawić stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, rząd przyjął w czwartek w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz tłumaczył, że projekt ustawy zgodnie z jej tytułem ma umożliwić pozbawienie stopnia wojskowego osób, które swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu. Projekt ustawy zakłada, że z mocy ustawy stopień wojskowy utracą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Pozbawienie stopnia wojskowego będzie również dotyczyło osób, które sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego. Przewodniczący komisji Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że projekt ustawy wskazuje prawdę i kłamstwo historyczne. Co jest polską racją stanu, a co nią nie jest? Debata o tym trwa od 1989 roku. Cieszę się, że mam tą możliwość brania udziału w tej jakże ważnej decyzji, która określi w sposób jednoznaczny, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą. Przeciwko projektowi ustawy degradacyjnej opowiedziała się część opozycji. Ukraina wzmacnia ochronę gazociągów na swoim terytorium. Ma to związek z trwającym od zeszłego tygodnia konfliktem między Naftohazem a rosyjskim Gazpromem. Rosjanie obniżyli ciśnienie błękitnego paliwa płynącego na Ukrainę i rozpoczęli procedurę zrywania umów z Ukraińcami. O wzmocnieniu ochrony ukraińskich gazociągów poinformował jeden z dyrektorów ukraińskiego Naftohazu, Jurij Witrenko. Zaraz wsi obiekty krytyczne. Obecnie wszystkie ważne obiekty infrastruktury ochraniane są we wzmocnionym trybie. Ochroną zajmuje się także Gwardia Narodowa. Uważam, że nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zmniejszą ryzyko takich sytuacji, które miały miejsce na przykład w Turkmenistanie, kiedy to wysadzenie gazociągu przez nieznanych sprawców pozwoliło Gazpromowi na niewypełnianie kontraktu. Rosja kilka dni temu zmniejszyła o 1/5 ciśnienie przesyłanego na Ukrainę gazu. Zamierza też wypowiedzieć umowy z Ukrainą na dostawę i tranzyt gazu. Władze w Kijowie ograniczyły wykorzystanie gazu i zakupiły dodatkowe partie błękitnego paliwa, aby zapobiec zakłóceniom w tranzycie surowca na zachód. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Po ponad 2 miesiącach zakończyła się narodowa wyprawa na K2. Kierownik Krzysztof Wybielicki wraz z zespołem dziś zdecydowali o przerwaniu ekspedycji na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Polacy zimową wyprawę na drugi najwyższy szczyt świata zorganizowali po raz trzeci. Po kilku dniach załamania pogody i intensywnych opadów śniegu dziś nad ranem na rekonesans drogi wyżyli Janusz Gołąb i Adam Bielecki. Warunki, które zastali w okolicach wysuniętej bazy, były bardzo trudne. Istniało duże zagrożenie lawinowe. Śnieg zasypał liny prętowe i zniszczył namioty. Pogoda nam skutecznie trudna podjąć jakiejkolwiek akcji. Krzysztof Bielecki w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że decyzja o zakończeniu wyprawy była jedyną słuszną. Z kolei Janusz Gołąb również w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że K2 to najtrudniejszy szczyt do zdobycia zimą, ale podkreślał również, że postawienie ludzkiej stopy na jego wierzchołku o tej porze roku jest możliwe.
niebieska, bo to już zobaczy zimą. To nawet nowe prawo pokazała, bo jednak bardzo wysoko. Udało się przekroczyć granicę 7000 metrów. To podobna wysokość, którą osiągnęły poprzednie dwie wyprawy zorganizowane 30 oraz 15 lat temu. Nikomu dotychczas zimą na K2 nie udało się przekroczyć bariery 8000 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. To będzie pochmurna noc, ale tylko na południowym zachodzie. Po północy popruszy śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na drogach będzie ślisko. Temperatura minimalna od minus 10 stopni na krańcach północno-wschodnich do minus 3 w centrum i do minus 1 na południowym zachodzie. Jutro też raczej szaro. Z południa na północ przewędruje front, a z nim śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie minus 2 do 1, poza tym od 1 do 5 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 21. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przy mikrofonie Grzegorz Wolczak. Zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ Południe. W programie opowiemy m.in. o tym, że premier Mateusz Morawiecki zapowiada zmniejszenie liczby ministrów i wiceministrów w rządzie. Chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%. Będzie też o Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła listę kandydatów do KRS-u, a były premier Włoch Matteo Renzi zrezygnował z przewodnictwa Partii Demokratycznej. Powodem jest przegrana ugrupowania we wczorajszych wyborach parlamentarnych. To oczywiste, że po tej porażce może opuścić stanowisko przewodniczącego. Polskie Radio 24. Nie opuszczać poszukujących, tak jak nie opuszczać grzesznych. Zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie i likwidacja premii dla ministrów i wiceministrów to część zmian w administracji rządowej, jakie będzie wprowadzał premier Mateusz Morawiecki. Rozwiązania mają usprawnić działania rządu. A więcej na ten temat w materiale Małgorzaty Rukowskiej. Premier chce budować państwo w oparciu o profesjonalne kadry, a nie o rozbudowaną biurokrację. I dlatego zapowiada walkę z biurokracją na wszystkich szczeblach. Zaczynamy od składu ministrów i wiceministrów. Mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu. I w ciągu najbliższych paru miesięcy, dwóch, trzech miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%. Mateusz Morawiecki zapowiedział także likwidację wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. W przypadku sekretarzy stanu premier skieruje do parlamentu propozycję, by ci, którzy są posłami lub senatorami, mogli otrzymywać część swego uposażenia parlamentarnego. Premier zaproponował też, by podsekretarze stanu zostali przesunięci do grupy urzędników służby cywilnej. Kolejne zmiany to zmniejszenie liczby członków gabinetów politycznych i ograniczenie dostępu do kart kredytowych. W niektórych przypadkach po analizie może się okazać, że dla ambasad, dla ataszatów wojskowych, dla różnych jednostek, które pracują bardzo często w delegacjach, dla potwierdzenia gwarancji noclegów, hoteli będą potrzebne karty kredytowe. Jednak wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne, chcemy zlikwidować karty kredytowe. Będą dostępne tylko karty debetowe lub instytucjonalne karty prepaidowe po to, żeby móc gwarantować płatności w hotelach, tam gdzie one będą niezbędne. Czyli zwiększymy transparentność posługiwania się kartami znacząco. Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany mają przede wszystkim uprościć strukturę rządu. Po pierwsze, uporządkować strukturę i ją zredukować, zmniejszyć, odchudzić. Drugi cel to zwiększenie transparentności wszystkich naszych działań, zarówno wydatkowych, jak i jakichkolwiek nagród, premii, których w przypadku pracowników korpusu politycznego, czyli ministrów, wiceministrów, nie będzie tych premii. I również zwiększenie transparentności całej Rady Ministrów to będzie kolejny cel, który wykonamy poprzez ten przegląd. Jak przyznał premier, wprowadzane rozwiązania są naturalnym wynikiem przeglądu kadr. Zbliża się termin, kiedy wiceministrowie, wszyscy podają się do dymisji i
prezes Rady Ministrów tę dymisję przyjmuje bądź nie. A więc jest to naturalna cezura przeglądu kadr. I ona akurat dzisiaj zbiegła się z tym okresem debaty na temat Polski resortowej, na temat premii, ale nie ma ona takiego związku, jaki tutaj mógłby się wydawać. Zmiany mają przynieść oszczędności w wysokości około 20 milionów złotych rocznie. Małgorzata Głukowska, Polskie Radio 24. Tymczasem klub Kukiz15 ponownie złożył w Sejmie projekt likwidacji gabinetów politycznych ministrów. Projekt nowelizacji ustaw o Radzie Ministrów oraz o pracownikach urzędów państwowych przewiduje usunięcie przepisów dotyczących gabinetów politycznych na szczeblu centralnym i rozwiązanie istniejących gabinetów w dniu wejścia w życie ustawy. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka powiedział, że jest to kolejny projekt składany przez klub Kukiz15 w ramach akcji Poniedziałki Wolności i projekt tożsamy z projektem PiSu z roku 2012. Słyszymy zapowiedzi premiera Morawieckiego, kibicujemy mu w tym dążeniu do ograniczenia administracji i chcemy mu tym projektem po prostu pomóc. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zapowiadało likwidację gabinetów ministerialnych, jeżeli pani minister Beata Kempa mówiła 2 lata temu, że potrzebują właśnie 2 lat, żeby zlikwidować te gabinety, no to ten czas minął i my mówimy sprawdzam. W uzasadnieniu do projektu posłowie Kukiz15 napisali, że na podstawie danych Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych ministerstw i kancelarii premiera koszty wynagrodzeń dla członków gabinetów politycznych szacują na około 5 800 000 zł rocznie. A przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dzisiaj zmniejszenie liczby stanowisk wiceministrów w rządzie o 20-25% oraz likwidację wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. Zmniejszona ma też być liczba członków gabinetów politycznych. Do tego tematu wrócimy w drugiej części, w publicystycznej części naszego magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za było Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz15, przeciw Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Komisja odrzuciła wniosek opozycji o zamknięcie posiedzenia i ponowne przeprowadzenie wyboru kandydatów do KRS. Kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa było 15 z Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz15. Pozostałe ugrupowania zrezygnowały ze zgłaszania kandydatów, uznając zmiany w KRS za niekonstytucyjne. Jako że komisja miała zatwierdzić właśnie listę 15 osób, zrobiono to w jednym głosowaniu. Według opozycji było to złamanie procedury, bo zabrakło debaty. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej nazwał to listą wstydu. Bo każdy, kto bierze udział w procedurze łamania konstytucji, powinien się wstydzić. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS mówił podczas posiedzenia, że komisja miała jedynie przygotować listę, a nie opiniować kandydatów. Jak mówił, mogłaby się odbyć debata, gdyby PO i Nowoczesna zgłosiły kandydatów. Skoro z tego prawa kluby zrezygnowały, sprawa była prosta. Obydwa kluby zgłosiły 15 kandydatów, a więc tylu, ilu ma być umieszczonych na liście. Jutro kandydatów do KRS ma zatwierdzić Sejm. Karol Surówka, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Senacka Komisja Ustawodawcza jutro wznowi pracę nad projektami uchwał w sprawie upamiętnienia wydarzeń marca 68. Pierwotny projekt założył senator Jan Żaryn z Prawa i Sprawiedliwości. Spotkał się on jednak z krytyką ze strony Platformy Obywatelskiej, która przygotowała swoją propozycję. Na poprzednim posiedzeniu senackiej komisji został powołany zespół redakcyjny, który miał połączyć oba projekty. W większości kwestii udało się wypracować wspólne stanowisko. Wciąż jednak pozostało kilka kwestii spornych, mówi senator Jan Żaryn. Komisja Ustawodawcza otrzymała 2 projekty, 90 parę procent tekstu jest już wspólnego. Zostały rozbieżności, które staraliśmy się zniwelować. Jedna przynajmniej została zniwelowana, pozostały jeszcze do zniwelowania kolejne. Kwestia sporna to między innymi podanie w tekście uchwały nazwisk studentów wyrzuconych z Uniwersytetu Warszawskiego wskutek studenckiego wiecu, a także nazwanie ich głównymi organizatorami tego sprzeciwu. Senatorowie nie wykluczają, że w razie braku porozumienia rozważą przyjęcie uchwały sejmowej. Posłowie będą nad nią głosować jutro. Przyjęcie sejmowej uchwały może być najlepszym rozwiązaniem, mówi autorka projektu przygotowanego przez Platformę, senator Grażyna Sztark. Chcemy po prostu przyjąć tę uchwałę, jak poprzednio ustaliliśmy na poprzednim posiedzeniu, w konsensusie. Widzimy, że niektóre zapisy po prostu nie są, że tak powiem, w stanie być przyjęte przez oba kluby, to mamy nadzieję, że tak przepracowana już uchwała przez Sejm, w którym przypomnę, że są 4 ugrupowania polityczne, to mam nadzieję, że jeżeli już tam przejdzie, no to u nas, daj Panie Boże, zostanie
zostanie również przyjęta przez całość Senatu. Ale dla senatora Jana Żeryna przyjęcie sejmowej uchwały nie będzie satysfakcjonującym rozwiązaniem. Senat powinien sam wypracowywać uchwały rocznicowe, no ale jeśli się okaże, że jesteśmy rzeczywiście niezdolni do wypracowania takiego wspólnego stanowiska, to być może trzeba będzie podjąć decyzję o przyjęciu w pewnym sensie cudzego stanowiska, czyli sejmu. Senacka komisja wznowi pracę nad uchwałami jutro o 8 rano. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. W Sejmie jest Michał Fabisiak, z którym się łączymy. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Jak przebiegało posiedzenie komisji? A to posiedzenie trwało bardzo długo, bo prawie blisko 3 godziny. Na to za sprawą posłów opozycji, którzy zgłaszali wiele uwag i zapytań do tego projektu. Projektu, który, jak przekonują jego autorzy, nie jest potrzebny i pozwoli na zadośćuczynienie społeczeństwu polskiemu, a także będzie stanowić takie symboliczne rozliczenie z epoką PRL. Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej dokument zaprezentował wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe, inwigilowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie. Przyjmuje się, że utrata i pozbawienie stopnia wojskowego będzie mogło nastąpić również pośmiertnie. W praktyce oznaczać to będzie, że zdegradowani zostaną m.in. tacy generałowie jak Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak. Rząd tłumaczy, że chodzi o oddzielenie zdrajców, jak wspomniana dwójka, od bohaterów takich jak rotmistrz Pilecki. Wiceminister obrony tłumaczył, jak procedura będzie wyglądać w praktyce. Pozbawienie stopnia wojskowego będzie następowało w formie postanowienia ministra obrony narodowej. Natomiast w odniesieniu do stopnia wojskowego marszałka Polski, generałów i admirałów, pozbawienie stopnia wojskowego będzie następowało za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za przyjęciem projektu opowiedzieli się posłowie PiS, a także Kukiz 15. Krytycznie na jego temat wypowiadali się natomiast przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Czesława Mroczka, posła właśnie to, dokument niepotrzebnie dzieli Polaków i tworzy niebezpieczny proceder. Ta ustawa wprowadza taką zasadę, że polityk, minister będzie miał prawo degradowania żołnierzy. Do tej pory tylko sąd mógł to robić. Degradacja była środkiem karnym przy okazji stwierdzenia przestępstwa, a teraz wyposaża się polityka w takie uprawnienie. My mamy złe doświadczenie wynikające z ostatnich 2 lat z takiego uprawnienia, bo w służbie kontrwywiadu wojskowego szef tej służby, jako jedyny szef służby, może właśnie degradować żołnierzy tam służących i funkcjonariuszy. Dodam jeszcze, że projekt krytykowała również opozycja pozaparlamentarna, głównie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dokument został jednak pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Obrony Narodowej. Trafi teraz na posiedzenie Sejmu do drugiego czytania i prawdopodobnie wkrótce ten dokument zostanie przegłosowany przez Sejm, dlatego że większość sejmowa jest za, tutaj przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, ale również Kukiz 15 opowiada się za jego przyjęciem, dlatego wszystko wskazuje na to, że ten dokument wkrótce pewnie wejdzie w życie. Z Sejmu mówił Michał Fabisiak. Dziękuję ci za relację, a do tematu powrócimy w publicystycznej części naszego magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziś mija 78. rocznica podpisania przez kierownictwo Związku Radzieckiego decyzji o zamordowaniu polskich oficerów. Decyzja dyktatora i jego towarzyszy z Politbiura była początkiem zbrodni katyńskiej. Funkcjonariusze NKWD rozstrzelali blisko 22 tysiące polskich oficerów i jeńców wojennych z obozów i więzień zachodniej Białorusi i Ukrainy. Od 30 listopada 2004 roku oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Kierownik zespołu śledczego IPN-u Małgorzata Kuźniar-Plota powiedziała Polskiemu Radiu, że dotychczas przesłuchano blisko 4 tysiące świadków. Większość z nich to krewni ofiar zbrodni katyńskiej. Prokuratorzy ciągle czekają na przekazanie przez stronę rosyjską brakujących akt, podkreślała Małgorzata Kuźniar-Plota. Otrzymaliśmy z Federacji Rosyjskiej 148 tomów akt ich śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni katyńskiej. Jednakże nie uzyskaliśmy całości tych akt, a więc brakuje 35 tomów. Strona rosyjska pomimo trzykrotnych narodów,
naszych wniosków o wykonanie w ramach pomocy prawnej przekazania nam całości kserokopii tych materiałów, tego nie dokonała. Prokurator Plota zaznacza, że śledczy nadal nie posiadają tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Na razie nie mamy tego dokumentu, który jest zwany białoruską listą katyńską. Oczywiście bardzo byśmy chcieli dotrzeć do tego dokumentu, tak aby wreszcie można było ustalić personalia w ogóle osób, które zostały zgładzone na podstawie również decyzji z 5 marca 1940 roku, a były przetrzymywane w więzieniach na kresach Polski zwanych później Białorusią Zachodnią. Przez wiele lat władze Związku Radzieckiego przekonywały światową opinię publiczną, że zbrodni katyńskiej dopuścili się Niemcy. Dopiero w roku 1990 Rosjanie przyznali, że masowych mordów dokonało NKWD. Zabójstwa trwały od 3 kwietnia do maja 1940 roku. 3 kwietnia ruszyła też wywózka jeńców z obozu w Kozielsku na miejsce kaźni w lesie koło wsi Katyń, oddalonej kilka kilometrów od Smoleńska. Jeńcy ginęli od strzałów z głowy. Około 15 tysięcy ofiar stanowili więźniowie przetrzymywani w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Grzebano ich w zbiorowych mogiłach Katynia, Miednoje oraz Charkowa. Pozostałe 7 tysięcy stanowili w większości cywile osadzeni w więzieniach zachodnich obwodów Republik Ukraińskiej i Białoruskiej, włączonych w 1939 roku do Związku Radzieckiego. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. Jak poinformowała rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, na obecnym etapie dochodzenia na miejscu zawalenia się budynku w dzielnicy Dębiec nie znaleziono materiałów wybuchowych. Do zawalenia się budynku doszło wczoraj rano. Zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych. Prokurator podkreśliła, że jest zbyt wcześnie, aby formułować kategoryczne hipotezy. Na miejscu zdarzenia trwają czynności. Z chwili obecnej nie posiadam żadnych informacji, które wskazywałyby na to, iż na miejscu zdarzenia zabezpieczono jakikolwiek materiał wybuchowy. Również w chwili obecnej nie jestem w stanie w żaden sposób podać Państwu informacji dotyczących sprawcy tego zdarzenia, albowiem nie mamy poczynionych w tym zakresie ustaleń. Cały czas pracujemy nad tym, żeby ustalić, jaki przebieg miały wypadki. Postępowanie toczy się bardzo dynamicznie. Przyczyna wybuchu na razie nie jest jeszcze znana, ale kilkanaście minut temu polska agencja prasowa podała, wprawdzie nieoficjalnie, że zabójca z Poznania chciał prawdopodobnie popełnić samobójstwo. Wcześniej zabił swą żonę i odkręcił gaz. W tej chwili jest on jedną z osób, która ucierpiała w wyniku tego wybuchu. Ma poparzone prawdopodobnie 90% ciała. Cały czas informujemy, że jest to nieoficjalna informacja zdobyta przez polską agencję prasową. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prawdopodobnie jutro Rada Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o normach jakościowych dla paliw stałych, czyli przede wszystkim dla węgla. Poinformował o tym na konferencji na temat smogu w Senacie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny. Wiceszef resortu powiedział, że rozmawiał już o tym z ministrem energii i rządowym centrum legislacji. Także wyraził nadzieję, że projekt ustawy zostanie jutro przyjęty przez rząd i skierowany do parlamentu. Nowelizacja reguluje dwie istotne kwestie, podkreślił Piotr Woźny. Po pierwsze, usuwa z domowych palenisk te najgorsze frakcje paliw stałych, czyli usuwa muły i flotokoncentraty. Druga i niezwykle istotna kwestia, wprowadza instytucję świadectw jakości. Celem tej ustawy jest doprowadzenie do tego, że sprzedawca będzie musiał przekazywać klientowi świadectwo jakości, na którym będzie, jaka jest wartość kaloryczna tego, co kupuje klient, jaki jest poziom zasiarczenia. Te wszystkie narzędzia będą dawały klientowi świadomość co do tego, jaki towar kupuje. No i z tym będziemy sprzęgać system kontroli wykonywanej przez inspekcję handlową. Wiceminister Piotr Woźny przypomniał, że normy jakościowe dla paliw stałych to jeden z trzech najważniejszych filarów rządowego programu Czyste Powietrze. Od zeszłego roku obowiązuje rozporządzenie, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Od 1 lipca 2018 w Polsce nie będzie można produkować ani montować pieców, które nie będą miały najwyższej piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe regulacje dotyczą kotłów o mocy 500 kW. Rząd zamierza też walczyć ze smogiem przy pomocy programu Stop Smog. Za kilka miesięcy mają ruszyć pilotażowe prace nad ociepleniem domów najbiedniejszych Polaków. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. To była bardzo trudna decyzja, tak komentuje decyzję o zakończeniu zimowej wyprawy na K2 jej uczestnik Piotr Tomala. Mnóstwo pracy włożyliśmy w tę górę, dodaje lubelski himalaista. 2 miesiące tutaj spędzone, kilka miesięcy przygotowań, natomiast góra zostaje, stoi tutaj. Czeka na nas. Może jeszcze kiedyś należy się taka szansa. Zabraliśmy kupę cennych doświadczeń. Słowo Boże czeka, żebyście to ani po górach istotne błędy. Kluczową rzeczą myślę, że okazał się wybór drogi. Natomiast
natomiast wszystkim nam wydawał się właściwy, jak tutaj przyjechaliśmy. Sytuacja w ścianie zweryfikowała to, że to tak wyglądało, a nie inaczej. Decyzję o przerwaniu wyprawy ogłosił jej kierownik Krzysztof Wielicki w opublikowanym komunikacie na profilu Polski Himalaizm Zimowy 2016-20 imienia Artura Heizera. Wielicki wskazał 6 czynników, które wpłynęły na zakończenie wyprawy. Jedną z nich jest wynik rekonesansu Adama Bieleckiego i Janusza Gołębia. Okazało się, że na drodze do C1 wszystkie liny są zasypane, a namiot w bazie wysuniętej został uszkodzony. Kolejny powód to prognoza pogody, która potwierdza tylko jedno krótkie okno pogodowe około 11 marca. Polskie Radio 24. Północ, południe. A w naszym magazynie informacje z zagranicy teraz. Były premier Włoch Matteo Renzi, przewodniczący Partii Demokratycznej, po dotkliwej porażce swego ugrupowania we wczorajszych wyborach parlamentarnych, dziś złożył rezygnację ze stanowiska. Jego następcę wyłonią wybory, w których udział wezmą członkowie i sympatycy partii. Matteo Renzi jeszcze kilka dni przed wyborami zapewniał, że bez względu na wynik będzie nadal stał na czele partii. Jednak Partia Demokratyczna, reprezentująca niemal całą włoską lewicę, poniosła druzgocącą klęskę. Zdobyła zaledwie 19% głosów. 4 lata temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego na tę partię głosowało 40% wyborców. Renzi na konferencji prasowej oświadczył: To oczywiste, że po tej porażce muszę opuścić stanowisko przewodniczącego. Będę zajmował się pracą, która mnie fascynuje. Będę zwykłym senatorem. Renzi był uważany za jednego z najzdolniejszych włoskich polityków. Nazywano go włoskim Tonym Blairem. Był najmłodszym premierem w historii Włoch. Objął to stanowisko w 2014 roku w wieku 39 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przedstawił parlamentowi Angelę Merkel jako kandydatkę na urząd kanclerza. Wcześniej socjaldemokraci wyrazili w partyjnym referendum zgodę na utworzenie nowej koalicji rządowej z chadekami. Rzeczniczka prezydenta poinformowała w Berlinie, że zgodnie z artykułem 63 ustawy zasadniczej prezydent w piśmie z dzisiejszą datą zaproponował Bundestagowi wybór pani Angeli Merkel na kanclerza. O wyborze kanclerza zadecyduje 14 marca Izba Niższa Parlamentu. Będzie to formalność, bowiem za Angelą Merkel zagłosują socjaldemokraci i chadecy. Po wyborze Merkel przedstawi prezydentowi listę nowych ministrów, którą następnie musi zatwierdzić parlament. Jeszcze tego samego dnia może odbyć się pierwsze posiedzenie nowego rządu. Jeżeli Angela Merkel zostanie kanclerzem, będzie to jej 4. kadencja. Pełni tę funkcję od 2005 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A skoro 4. kadencja, to w roku 2021 Angela Merkel może zrównać się stażem kanclerskim z Helmutem Kohlem, który był kanclerzem przez 16 lat. Moskwa oskarżyła USA o ingerowanie w wybory prezydenckie i inne procesy polityczne. Raport na ten temat przedstawiła Parlamentarna Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa i Przeciwdziałania Zewnętrznej Ingerencji. Tymczasem to Rosja jest oskarżana przez Stany Zjednoczone o próby wpływania na wewnętrzne procesy polityczne, w tym na kampanię prezydencką z roku 2016. Podobne zarzuty stawiają Moskwie także kraje Unii Europejskiej, głównie Niemcy, Francja, Hiszpania i Holandia. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ryabkow, występując na posiedzeniu Komisji do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa, oświadczył, że polityka Stanów Zjednoczonych spod znaku demokratyzacji tylko w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziła do chaosu i wojen w wielu krajach. Rosyjska tymczasowa Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa jako rzekome przykłady amerykańskiej ingerencji w sprawy Rosji podała m.in. wspieranie prób oprotestowywania wyników wyborów, zbieranie informacji o nastrojach społeczno-politycznych w Rosji, finansowanie niezależnych organizacji i opozycyjnych ruchów. W ocenie części rosyjskich komentatorów przygotowywanie raportów na ten temat, a także proponowanie zmian w prawie ograniczających działalność mediów i pozarządowych organizacji to odpowiedź Moskwy na działania zachodnich państw. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych powołano już specjalne zespoły, które zajmują się strategią przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I pozostajemy za oceanem. W stanie Illinois odbędzie się dziś obchodzony Dzień Kazimierza Pułaskiego. Główne uroczystości odbędą się w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce. Wezmą w nich udział miejscowi politycy, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji polonijnych.
Dzień Kazimierza Płaskiego jest w Illinois jako jedynym amerykańskim stanie oficjalnym świętem stanowym. Został ustanowiony w 1977 roku. Jest obchodzony w pierwszy poniedziałek marca w związku z urodzinami generała. Stan Illinois oddaje hołd wybitnemu Polakowi oraz składa wyrazy uznania polskiej społeczności. W święto nie pracują m.in. stanowe urzędy oraz część szkół. Kazimierz Płaski jest nazywany bohaterem dwóch narodów. Urodził się w 1745 roku. Był uczestnikiem Konfederacji Barskiej. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych wsławił się walcząc w wojnie o niepodległość tego kraju. W jednej z bitew uratował życie Jerzemu Waszyngtonowi. Został po tym mianowany pierwszym komandorem amerykańskiej kawalerii. Generał Płaski zasłużył się też m.in. ocaleniem przed okupacją brytyjską miasta Charleston w Karolinie Południowej. Zginął 11 października 1779 roku w bitwie pod Savannah. Co roku w rocznicę jego śmierci w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony Dzień Pamięci generała Płaskiego. W 2009 roku pośmiertnie przyznano mu honorowe amerykańskie obywatelstwo. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować za aplikacją Mój Carrefour 9,99 za kilogram, a pistacje 3,49 za 100 gramów. Oferta ważna od 6 do 10 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Polskie Radio 24, minęła 21.30, czas na informacje dnia. Ewa Wasążnik, zapraszam. Rząd jest gotowy pomóc poszkodowanym w katastrofie budowlanej w Poznaniu. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w programie Gość Wiadomości zapowiedział, że każda rodzina może dostać po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tutaj wiodący jest samorząd. Liczymy, że wystąpi za pośrednictwem wojewody do rządu. Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego my jesteśmy przygotowani, żeby z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów uruchomić takie środki. To mogą być kwoty między 20 a 100 tysięcy złotych zapomogi na rodzinę, ale przede wszystkim każda taka zapomoga, każda taka sytuacja będzie indywidualnie analizowana. Do katastrofy budowlanej doszło wczoraj rano w poznańskiej dzielnicy Dębiec. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada ograniczenie liczby wiceministrów oraz likwidację nagród i premii dla członków rządu. Zmiany wpisują się w proces usprawniania państwa i zmniejszania biurokracji. Rząd ma być odchudzony, bo jak mówi premier Mateusz Morawiecki, mniej oznacza efektywniej. Mamy dzisiaj 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować co najmniej o 20%. Redukcja obejmie zarówno sekretarzy, jak i podsekretarzy stanu. Ci drudzy, jeśli zgodzi się na to Sejm, wejdą do korpusu służby cywilnej. Wiceministrowie zaś oprócz pensji rządowej będą dostawać tylko część poselskiej diety. Znikną wszelkie nagrody i premie. Kolejna zmiana to państwo transparentne. W tym wypadku chodzi o ograniczenie liczby kart kredytowych. Chcę, żeby ministrowie dokonali audytu, przeglądu we wszystkich swoich jednostkach pod kątem używania i kart kredytowych i wszelkich wydatków. Redukcja zatrudnienia ma objąć także gabinety polityczne, a te nowe porządki mają dać rocznie około 20 milionów złotych oszczędności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sąd ukarał grzywną 15 tysięcy złotych wydawcę Gazety Polskiej Codziennie za artykuł o Zbigniewie S., pseudonim Niemiec, pisze portal niezależna.pl. Mężczyzna jest skazany za gwałt, napad z bronią w ręku i szantażowanie senatora Krzysztofa Piesiewicza. Jak podaje portal niezależna.pl, Zbigniew S. poczuł się urażony tekstem o jego roli w czasie konfliktu na krakowskim przedmieściu w 2010 roku, gdy zjawiał się regularnie w grupie osób atakujących osoby modlące się przy krzyżu postawionym przy Pałacu Prezydenta. Niezależna.pl relacjonuje, że sędzia z Warszawskiego Sądu Rejonowego uznała, iż tekst łamie zasady etyki dziennikarskiej. Władze Ankary wprowadzają specjalne środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem atakiem terrorystycznym. Z tego powodu została zamknięta ambasada Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie turecka prokuratura ogłosiła zatrzymanie 12 osób, które są podejrzane o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego.
Ankara została dziś postawiona w stan gotowości ze względu na groźbę ataku na amerykańskich obywateli. Ambasada Stanów Zjednoczonych nakazała im, aby nie zbliżali się do budynku placówki, unikali zgromadzeń i zachowywali ostrożność, m.in. podczas zwiedzania obiektów turystycznych czy w centrach handlowych. W 2013 roku przed ambasadą wysadził się zamachowiec samobójca. Zginął wówczas turecki ochroniarz. Na razie nie wiadomo, czy zatrzymania w Ankarze, o których poinformowała turecka prokuratura, mają związek z tymi groźbami. Aresztowani to obcokrajowcy, którzy według tureckich służb rekrutowali nowych członków ISIS. Turecka policja zintensyfikowała swoje działania przeciwko dżihadystom pod koniec ubiegłego roku, tuż przed pierwszą rocznicą ataku terrorystycznego na nocny klub w Stambule, w którym zginęło 39 osób. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie, które jest oskarżane o przeprowadzenie wielu innych ataków terrorystycznych w Turcji w ostatnich latach. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje ze sportu Renata Susałko. Na zakończenie 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy lider Jagiellonia Białystok pokonał Wisłę Kraków 2-0 po golach Przemysława Frankowskiego pod koniec pierwszej połowy oraz Nemanji Mitrowicza, który zdobył bramkę głową w 78. minucie spotkania. Jagiellonia w tabeli ma 3-punktową przewagę nad Legią Warszawą oraz 8-punktową nad Lechem Poznań. Wisła Kraków jest 8, a na dwóch ostatnich miejscach w tabeli plasują się Termalika Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz. Komisja Ligi Piłkarskiej Ekstraklasy SA na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu przyznała Walkowera Górnikowi Zabrze za przerwany w sobotę mecz z Piastem w Gliwicach. Jednocześnie odjęto 3 punkty Zabrzanom za prowokacyjne zachowanie kibiców. W 2 spotkaniach na zakończenie 20. kolejki Ekstraklasy Siatkarek zespół budowlanych Łódź pokonał Impel Wrocław 3-0, a BKS Bielsko-Biała przegrał z Chemikiem Police 0-3. Natalia Mędrzyk z Chemika nie kryła radości. To był dla nas taki ważny mecz, pierwszy z nowym trenerem i myślę, że towarzyszyły temu duże emocje. Myślę, że po nas też było widać, ale cieszę, że wygrana 3-0, bo nie za często się to spotykało w tym sezonie i fajnie, że wytrzymałyśmy tą koncentrację po przerwie. W rozgrywkach Ekstraklasy Siatkarek prowadzi Chemik Police o 4 punkty przed Łódzkim Klubem Sportowym i o 7 przed Dewelopresem Rzeszów. W jedynym dziś meczu 25. kolejki Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych Wiwe Kielce zwyciężyło Wybrzeże Gdańsk 41-24 i niezmiennie prowadzi w grupie granatowej. King Szczecin pokonał Turów Zgorzelec 75-66 w meczu Ekstraklasy Koszykarzy. W tabeli prowadzi Anwil Włocławek o 3 punkty przed Polskim Cukrem Toruń i o 4 przed Stelmetem Zielona Góra. Turów jest 7, a King Szczecin 8. Jeden z najlepszych koszykarzy świata, Kobe Bryant, został wyróżniony Oscarem przez Amerykańską Akademię Filmową za krótkometrażową animację opartą na pożegnalnym liście koszykarza do kibiców, kiedy 3 lata temu ogłosił zakończenie kariery. Koszykarze powinni się teoretycznie skupić przede wszystkim na graniu. Cieszę się, że robimy jeszcze coś więcej. Dziękuję Akademii za to wyróżnienie. Wzruszony koszykarz podziękował Akademii za przyznanie Oscara i stwierdził, że czuje się lepiej niż gdy odbierał pierścień za mistrzostwo w lidze NBA. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 22,5 minuty do 22. Zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie i likwidacja premii dla ministrów i wiceministrów to część zmian w administracji rządowej, jakie będzie wprowadzał premier Mateusz Morawiecki. To rozwiązanie ma usprawnić działanie rządu. Znikną też karty kredytowe, znikną gabinety polityczne, a oszczędności rzędu 20 milionów złotych. Mówił dzisiaj o tym premier Morawiecki. Posłuchajmy fragmentu konferencji premiera. Będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. I zaczynamy od siebie. Zaczynamy od składu ministrów i wiceministrów. W szczególności mamy dzisiaj łącznie liczbę 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu. I w ciągu najbliższych paru miesięcy, 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%, co najmniej o 20%, a więc znacząco zmniejszyć liczbę wiceministrów na pozycjach sekretarzy i podsekretarzy stanu.
miasta. Drugi bardzo ważny element całej tej zmiany to również państwo transparentne. Chcemy zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów, dla ministrów i sekretarzy stanu, a w przypadku podsekretarzy stanu moja propozycja jest taka, żeby przesunąć tę grupę urzędników, czy tę grupę dzisiaj członków korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej. Jeżeli parlament przychyli się do tej propozycji, wtedy część składu rządu będzie trochę na wzór skandynawski, czy niemiecki, czy francuski, częścią służby, korpusu służby cywilnej, a nie korpusu stricte politycznego. Kolejną rzeczą, na której się koncentrujemy, jest zmniejszenie liczby członków gabinetów politycznych. Tutaj w ciągu najbliższych 2 miesięcy również zmniejszymy w większości ministerstw, w większości jednostek administracyjnych, które podlegają prezesowi Rady Ministrów, członków gabinetu politycznego. Także ważną rzeczą jest zmniejszenie lub likwidacja kart kredytowych. Mówię zmniejszenie lub likwidacja, ponieważ w niektórych przypadkach po analizie może się okazać, że dla ambasad, dla ataszatów wojskowych, dla różnych jednostek, które pracują bardzo często w delegacjach, dla potwierdzenia gwarancji noclegów, hoteli będą